Trenforian i witam was w moim nowym materiale z gry Arcage. Ma to materiał nagrany w ostatni dzień open beta testów. To będą moje wrażenia właśnie z open beta testów, takie można powiedzieć ostatnie wrażenia z gry przed premierą. Tak można to nazwać. No i chciałbym też poruszyć parę kwestii, które na czacie w grze można było cały czas wypatrzeć. W sumie założę sobie party, żeby nie było spamu. A na koniec filmiku powiem jeszcze, jakie ja mam takie plany na szybko już po premierze. Z kwestii, które na czacie globalnym w grze praktycznie cały czas coś była jakaś kłótnia, bądź coś po prostu ludzie się kłócili. Generalnie chodzi o to, że cały praktycznie czas kłócili się ludzie o trzy rzeczy. Po pierwsze, kłócili się o, czy gra jest pay to win i że bez labor pointsów nie można nic zrobić. Ja się z tym nie do końca zgadzam i to będzie ostatnia kwestia, którą poruszę. Druga rzecz, jaką się ludzie kłócili, to o język, który powinno się używać na czacie. Tutaj też krótko powiem. No i trzecia rzecz, ciągle się ludzie kłócą o to, że WoW był pierwszym MMO. Zacznę od tego ostatniego. WoW nie był pierwszym MMO, nie jest pierwszym MMO, koniec, kropka tematu. Jeżeli chodzi o język, jestem za tym, żeby na czatach globalnych, publicznych, używanym językiem był język angielski na serwerze europejskim oraz na serwerze amerykańskim, z tego względu, że w Ameryce obowiązuje oficjalnie język angielski, a w Europie jest tyle różnych języków, że jakby każdy pisał w swoim języku, to nikt by się nie dogadał. Więc u nas trzeba troszkę zastosować inną kwestię. Że też język angielski dlatego, że po pierwsze jest to jeden z łatwiejszych języków, po drugie jest to jeden z najpopularniejszych języków, zwłaszcza w Europie, a przede wszystkim dlatego, że ustalono już jakiś czas temu, dość spory czas temu, że w Europie językiem oficjalnym takim międzynarodowym jest język angielski. Jest to język właśnie handlowy, jest to język taki międzynarodowy, biznesowy, więc wolałbym, żeby też w grze ludzie używali języka angielskiego. Nie mam nic przeciwko ludziom piszącym po francusku, chińsku, klingońsku, czy jakiemuś tam jeszcze w gildii, w family, w party, czy nawet na seju normalnym. Tylko proszę po prostu nie pisać takich rzeczy na faction i na po prostu na czatach globalnych, bo to tylko spamuje i przeszkadza tak naprawdę tylko. No i ostatnia rzecz, labor pointsy. Tutaj będę musiał się rozgadać. Kwestia jest taka. Labor pointsy nie są wymagane do grania w tą grę. Do grania w Arcage. Owszem, prawie wszystko w Arcage wymaga labor pointsów, ale to nie znaczy, że nie da się grać w tą grę bez używania labor pointsów. To jest całkowicie nieprawda. Przede wszystkim dlatego, że labor pointsy potrzebujemy tak naprawdę tylko do dwóch rzeczy. Craftu, i tutaj rozumiem zarówno farming, mining, czyli górnictwo, zbieranie roślin, ścinanie drzew, jak i normalny już crafting i tak dalej. A druga rzecz to do budowy budowli i pojazdów, statków. Tylko do tego tak naprawdę potrzebujemy labor pointsy. Nie potrzebujemy labor pointsów do uczestniczenia w rajdach, do uczestniczenia w dungeonach, do walki z mobami, walki z graczami. PvP w ogóle nie wymaga labor pointsów, więc da się grać w Arcage nie zużywając ani jednego labor pointsa. Nie są one kompletnie do niczego nam potrzebne. Owszem, ułatwiają nam sprawę niesamowicie, chociażby dzięki labor pointsom możemy otwierać coin pursy, czyli loot z mobów. To jest jedno z naszych głównych źródeł dochodu. Labor pointsy zużywamy na przykład, żeby wykraftować trade packi. Za trade packi możemy dostać mnóstwo różnych fajnych rzeczy, owszem. Jednak to nie jest, żadna z tych rzeczy nie jest czymś, co byłoby całkowicie niezbędne. A kwestia, że labor pointsy są pay to win za pomocą patrona, bądź za pomocą tego przedmiotu tutaj właśnie workers compensation. Owszem, ludzie, którzy wyrzucą w tą grę mnóstwo kasy, będą overpowered, będą naprawdę bardzo do przodu w stosunku do innych graczy. Ale oni nie wygrają tej gry. Bo labor points pozwalają nam osiągnąć coś szybciej i wcześniej, ale większa ilość labor points wcale nie oznacza, że będziemy mieli lepsze rzeczy od ludzi, którzy mają tych labor points mniej. Najprostszy przykład. Letterworking. Powiedzmy, potrzebuję zbroję.
najlepszą zbroję. Wykraftowanie jej teoretycznie kosztuje tylko 800 labor pointsów, ale musimy wcześniej wyrzucić 50 tysięcy labor pointsów w letterworking. Owszem, ja mogę wyrzucić te 50 tysięcy labor pointsów w letterworking tylko po to, żebym dla siebie zdobył super zbroję, ale ja prędzej zbankrutuję i nie będę miał golda. Bo będę musiał kupować wszystkie materiały na Auction House albo od innych graczy, żeby to wykraftować. Ja wcześniej zbankrutuję. Żeby wyrzucić 50 tysięcy labor pointsów w letterworking, to ja będę musiał mnóstwo tych niższych rzeczy wykraftować. I co mam z nimi zrobić? Oczywiście na Auction House i sprzedać. Więc inni gracze, którzy nie wyrzucają labor pointsów w letterworking, będą mogli te rzeczy kupić od nas. My dzięki temu będziemy mieli pieniądze na następne macy, które wydamy. Będziemy mieli macy, wykraftimy nowe rzeczy, wystawimy je na Auction House, ktoś inny je kupi. To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że możemy w gildii to robić. Czyli ktoś z gildii nam daje materiały, my to craftimy. Tak, przepraszam, tutaj było małe cięcie, musiałem odebrać telefon. Tak czy inaczej, wracając do labor pointsów. W tej grze przede wszystkim chodzi o to, że solo nie jesteśmy w stanie zrobić kompletnie nic. Żeby jeden gracz solo osiągnął najlepszy ekwipunek, najlepsze wszystko, co może mieć, to albo musiałby wyrzucić w grę naprawdę tysiące, albo nawet dziesiątki tysięcy, i nie mówię tutaj złotych, ale dolarów bądź euro. I nawet nie jestem pewien, czy udałoby mu się osiągnąć wszystko najlepsze. Albo musiałby w grze spędzić naprawdę na grindowaniu kilka miesięcy bądź lat. Czy to ma sens? Nie. Druga opcja jest taka właśnie, żeby kupować coś na Auction House, ale zbankrutujemy na tym. Jeszcze inna opcja to jest, że samemu zbieramy wszystkie materiały. Nie, to nie ma sensu, najmniejszego. Ta gra wymaga od nas współpracy. Czy to na skalę gildyjną, czyli 50 osób, czy nawet więcej. Albo chociaż na skalę rodziny, bądź party, 5 osób. 5 osób już jest w stanie dużo osiągnąć. Dwie osoby zbierają drewno, żelazo, jakieś tam farmerskie rzeczy. Dwie osoby coś krawcą, a jedna osoba to jeszcze coś innego robi. Dzielimy się obowiązkami, wymieniamy się materiałami. Na przykład ja mam tailoring. Chcę sobie wybudować clippera. Widzicie, teraz właśnie płynę clipperem. Na clippera potrzebuję drewno, żelazo i wełnę. Ja mam tailoring, robię wełnę, ale potrzebuję jeszcze drewno. A mój kolega też chce na przykład zbudować clippera. No to ja mu dam wełnę, on mi da drewno i zbudujemy sobie oboje clippera. Tak to mniej więcej działa właśnie w gildiach bądź po prostu w grupach znajomych. Więc zanim zaczniecie twierdzić, że gra jest pay to win i że bez laboru nic nie osiągniecie, to zastanówcie się tak naprawdę, czy w tej grze chodzi o to, żeby samemu być w stanie coś osiągnąć. Bo według mnie właśnie nie o to chodzi, że według mnie w tej grze chodzi o to, żeby osiągać coś wspólnie. Że jedna osoba owszem może dużo, ale dopiero grupa może wszystko. No i kwestia jest też taka. Ten Worker's Compensation ma 4 godziny cooldownu na postać. Po release będziemy mieli tylko dwie postaci, czyli to daje nam 2000 laboru co 4 godziny, czyli 12000 laboru dziennie. Czy to jest dużo? To jest bardzo dużo. To jest na tyle dużo, że żeby to wykorzystać, to trzeba by mieć bota odpalonego albo naprawdę nie mieć życia i cały czas siedzieć przy kompie. Możecie mi nie wierzyć, ale tak to właśnie wygląda. Ja w tej open becie teraz praktycznie cały czas ścinałem drzewa bądź zajmowałem się zwierzętami. Jak widzicie, mam prawie 2000 laboru odłożone. Dlaczego tego nie wykorzystam? Bo całe moje farmy są zawalone teraz drzewami i zwierzętami, które dorastają. Muszę czekać kilka godzin, zanim będę mógł coś z nimi zrobić. Więcej laboru dostaję za to czekanie, niż zużyję potem na przykład ostrzeżenie owiec. Więc to nie jest tak, że jak mam dużo labora, to od razu to wykorzystam. Mój znajomy wczoraj narzekał, że ma 3000 labora, ale nie ma materiałów i nie miał golda. Nie mógł craftować, bo nie miał materiałów, nie miał golda, całe farmy miał zawalone, nie mógł w żaden sposób dostać materiałów. Co najwyżej jakiś gracz mógłby mu dać za darmo. No i w tym momencie ja mu dałem za darmo, jako że to jest mój znajomy. Dzięki temu dokończył swój dom, jeszcze w open becie, jej, i tak to zostanie skasowane. Tak czy inaczej, naprawdę, czy ta gra jest pay to win? Jak najbardziej nie. Czy warto mieć patrona i ogólnie wyrzucać troszkę kasy w labor? Tak, jeżeli chcecie szybciej dobić 50 level, bądź szybko po prostu wyekspić swoją profesję, jak najbardziej to się opłaca.
A czy warto mieć patrona? To już mówiłem wcześniej i teraz tylko potwierdzam, że tak, warto mieć patrona, żeby mieć swoją farmę, swój domek, więcej laboru, a przede wszystkim szybciej się expi. Co jeszcze? Ogólnie, bo jeszcze wam tego nie pokazywałem. W grze jest system tworzenia własnej muzyki. Nie mówcie mi, że ja tego nie... A nie, wykrafciłem. Czy mam jeszcze tyle papieru? Dobra, tak czy inaczej, jest możliwość tworzenia własnej muzyki. Czyli na przykład, nie wiem, jakieś nutki. No, i możemy sobie tworzyć muzykę. Na przykład zrobimy tempo jeszcze 120. Chwilę. Tempo. Do 255, no to walniemy 220. Od razu szybciej. Możemy tutaj walnąć dwójki. O, i teraz będzie on pół nuty. W opisie pod filmem macie link do kanału, na którym możecie znaleźć dużo muzyki i tutoriale, jak to się tworzy. Ja wam tylko tutaj puszczę na przykład Niankata. Oczywiście będę fałszował, bo nie jestem wyskillowany. Tak czy inaczej, to na razie wszystko. Aha, moje plany na Head Start i na premierę. Serwer Dahuta z frakcja wschodnia. To w sumie wszystko. Tak, to są moje plany. Prawdopodobnie znajdziecie mnie pod tym samym nickiem. Tak czy inaczej, z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w Arcage już po premierze. Dzięki, na razie.